Cześć, witam Ciebie na kanale Parę Drutu. Dzisiaj pokażę Ci fenomenalny, prześliczniutki wzór. Raport tego wzoru jest 12 oczek plus 11 oczek dla symetrii i plus 2 oczka od krawędzi będzie. Ja nabrałam oczka na jeden raport. Jeżeli będziesz nabrała na przykład na 3 raporty, to trzeba będzie nabrać 36 oczek plus 11 oczek dla symetrii i plus po oczku z każdej strony od krawędzi. Nabrałam tutaj 25 oczek, ja mam 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 oczek mam. Zrobiłam troszeczkę ściągacza, żeby było lepiej widać nasz wzór. I zaczynamy robić wzór. Czyli pierwsze oczko, jak zawsze, zdejmujemy. Zebrałyśmy i następnie robimy 3 lewe oczka. Raz, dwa, trzy. Zrobiłyśmy. Dalej, tych 2 oczka, które idą dalej, musimy odwrócić. Czyli odwracamy. Raz odwróciłyśmy i dwa. I przerabiamy ich razem. Czyli wchodzimy od drugiego oczka w pierwsze i robimy ich razem. Także one odwrócone nam w prawą stronę. Robimy narzut. Dalej mamy prawe oczko jedno. Zrobiliśmy po narzucie jedno prawe. Znowu narzut. I od razu przerabiamy 2 oczka razem. Nie odwracamy, tylko przerabiamy i one nam odwracają się w lewą stronę. Następnie robimy 7 oczek lewych. Raz. Napisać i zrobiłyśmy drugi ścieg, zamknęłyśmy, odwróciłyśmy, robimy trzeci ścieg. Trzeci ścieg robimy tak, pierwsze oczko zdejmujemy, dalej przerabiamy 2 oczka lewe, czyli raz lewe i dwa lewe. Znowu musimy odwrócić te oczka, czyli tak, odwracamy ich w drugą stronę. Ja zawsze tak pokażę jeszcze raz, jak odwracam. O, tu mi tak leży oczka, a ja biorę za tylną stronę i pociągam do siebie raz i dwa. Przekładam ich znowu na lewy drut i teraz od drugiego oczka wchodzę w
pierwsze i przerabiam te dwa oczka razem. Czy robię? Robię narzut i dalej mam trzy prawe oczka. Raz oczko, dwa i trzy. Znowu robię narzut i dalej tych dwa oczka przerobimy razem. Tylko wchodzimy pierwsze, drugie i przerabiamy. Teraz one odwracają się w lewą stronę. Dalej przerabiamy 5 oczek lewych. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Znowu muszę odwrócić te oczka. Czyli znowu wchodzę w tylną tą stronę. Biorę tak z tą ściankę i odwracam ich. Ściągnię na siebie. Teraz one odwracają. Przekładam znowu na lewy drut. Wchodzę od drugiego w pierwszy i przerabiam ich razem. Robimy narzut. Robimy trzy prawe oczka. Trzy. Znowu narzut. I dwa razy oczka. Następny mamy dwa oczka lewe. Raz. Dwa. Zamykamy ściek. Zrobiony jest trzeci ściek. Odwracamy się i czwarty robimy wszystkie lewe oczko. Nieważne, czy jest prawe, czy lewe, robimy wszystkie lewe. I tak, jeżeli coś Ci podoba się, czy nie, zachęcam do napisania komentarzu. Ja czytam, odpowiadam na każdy komentarz i mi jest bardzo ciekawe, co myślisz o tym, na przykład wzorze, czy jak pokazuję. Naprawdę doceniam Waszą pomoc mi w nakręcaniu takich filmików, na przykład poprawiam swoje blendy, jak w każdego oni jest, tak i u mnie jest też. I skończyłyśmy, wszystkie lewe zrobiłyśmy, skończyłyśmy czwarty ściek. Odwracamy znowu i będziemy robić piąty ściek. Czyli znowu pierwsze oczko zdejmujemy i robimy jedno lewe oczko. Czyli mamy. Dalej znowu musimy odwrócić tych dwa oczka. Czyli raz i dwa. Odwracamy i wracamy na lewy drut, żeby zrobić tych dwa oczka razem. Wchodzimy od drugiego w pierwszy, przerabiamy go razem dwa oczka, razem jedno. Robimy narzut i przerabiamy teraz, mamy 5 oczek prawa. 2, 3, 4, 5. Znowu robimy narzut i robimy dwa oczka razem. I wchodzimy w pierwszy, w drugi i przerabiamy ich razem. Tak, dalej mamy 3 lewe oczko. Czyli raz lewe, dwa i trzy. I znowu będą tych dwa oczka razem, no to musimy ich odwrócić. Odwróciłyśmy.
4, 5, 6, 7. Znowu robimy narzut i od razu te dwa oczka robimy razem. Wchodzimy w pierwsze, w drugie i one odwracają się nam w lewo. Teraz już widać. Tu poszły w prawo, a te poszły w lewo. Robimy jedno prawe oczko, lewe oczko, jedno. Po tych dwóch robimy jedno lewe i odwracamy znowu raz, dwa, wchodzimy. Zabieramy ich na lewo, wchodzimy z drugiego w pierwsze i przerabiamy jako jedno oczko. Robimy narzut, tak, i robimy 7 oczek prawych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6 i 7. Znowu robimy narzut i dwa oczka razem. Jako jedno oczko. Zamykamy ściek. Teraz tak już widać trochę. Zaczyna się wzór. Dziękuję już. Teraz odwracamy się i znowu przerabiamy wszystkie oczka jako lewe. Konieczny rezultat będzie przepiękny, naprawdę. Mi bardzo podoba się. Mam nadzieję, że i Tobie spodoba się też. I tak, skończyłyśmy, odwracamy znowu i będziemy dalej robić. Teraz robimy tak. Pierwsze oczko zabieramy i przerabiamy 4 prawe oczka. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, nie, pięć. Nie 4 przerabiamy, a tylko 5 oczek. Raz, dwa, trzy, cztery i 5. 5 oczek zrobiłyśmy. Teraz patrzcie, mamy takie tutaj dziureczki. Raz dziureczka, dwa, trzy i 4. Tu musimy zrobić takie oczko też. Czyli wchodzimy w tą dziureczkę i ciągniemy nit w loczkę, tak? I tą loczkę przerabiamy jako prawe oczko. Teraz znowu wchodzimy już w drugą dziureczkę, zabieramy oczkę, robimy taką dłuższe oczko i przerabiamy go jako prawe. I tak robimy 4 razy. Czyli następne w dziureczkę wchodzimy, bierzemy w oczkę, robimy taką jeszcze dłuższą petelkę, tak pociągamy, tak, i przerabiamy go jako prawe. Teraz mamy takich 3 dłuższych, no i ostatnie, 4, możemy drugim pomagać sobie drutem. Przerabiamy jako prawy. Tak, mamy. Następne oczko mamy prawe, zrobiłyśmy. I znowu musimy zrobić 4 długie oczka. Czyli wchodziłyśmy od pierwszego, od krótszego do dłuższego, a teraz od dłuższego, czyli to tak idziemy, od dłuższego robimy, przerabiamy go prawym, potem następny, jako prawe oczko robiłeś, następna dziureczka, tak, i ostatnie. Czyli 4 takich dłuższych wyjąłyśmy, tak? Dalej robimy znowu 4 prawe oczka. Raz, dwa, trzy, 4. Dalej znowu prawe oczko, tam gdzie miałyśmy podwójne, robimy prawe. Następnym pośrodku prawe. I podwójne znowu takie robimy jednym prawym.
Znowu przerabiamy. 4 oczka w prawe. Raz, dwa, trzy i cztery. Dochodzimy do tego środkowego. Go widać. To nam zaczyna się tu i tak idzie do góry. I będziemy robić w tych dziureczkach. Czyli zaczynamy od tego tylnego, od najkrótszego. Przyciągamy ją krótszy trochę. Robimy prawe oczko. Dalej następne będziemy robić troszeczkę dłuższe. Przerabiamy jako prawe oczko. Trzecie jeszcze dłuższe. Trochę tak wyjmujemy, ale wyciągamy, no nie za bardzo. Tak. I czwarte najdłuższe. Przerabiamy jako prawe oczko. Dalej następne robimy to następne prawe oczko. I znowu wyciągamy, robimy te długie oczka. Czyli wchodzimy najpierw najdłuższe. Następnym potem od razu oczko, które przerobiłyśmy. Dalej troszeczkę krótsze. Ich widać. Tak. Przerobiłyśmy. Tu byłyśmy. Dalej następne. Trzecie. Tak. I ostatni czwarty. I prawym oczkiem przerabiamy. Jest. Zrobiłam. Dalej mamy cztery prawe oczka. Raz, dwa, trzy, cztery. Ostatnie też prawe i zamykamy ścieżkę. Wyszło nam tak, że te wszystkie oczka były u nas zrobione jako prawe. Czyli cały ścieg był prawych oczek. Teraz wygląda już tak. Odwracamy się. Na tylnej stronie, czyli na lewej stronie, będziemy robić tak. Pierwszy zdejmujemy. Następny przerabiamy jako lewy. Dalej mamy tych cztery oczka, też robimy ich lewy. Raz lewy, dwa, trzy, cztery. Teraz mam bez tego pierwszego, który od krawędzi, przerobionym lewym oczkiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mam. Teraz patrzcie, te długie, które wyjmowałyśmy, my zrobiłyśmy z jednej strony 4 i z drugiej strony 4. Po środku robiłyśmy jedno prawe oczko. Czyli mamy wszystkich 9 oczek z tymi długimi i te po środku. Patrzymy raz. Musimy policzyć, tak sobie oddzielić ich. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. O. Teraz oczki zabieram na swoją stronę. I lewym drutem zbieraję wszystkie 9. Pozbierałam. Przerabiam ich jako lewe oczko. Pozbierałam. Teraz to oczko jedno, które pozbierało 9, wracam nim na lewy drut i znowu przerabiam jego lewym i tak troszeczkę przyciągam. O. I dalej robimy lewe oczko 4 razy. Raz, lewy, tak przyciągamy troszeczkę, dwa, trzy, cztery. To było odnośnie do tego. Dalej znowu. Musimy zrobić znowu oczko lewe, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem razy. Czyli siedem oczek. Raz, lewy, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7. I mamy przed sobą znowu, musimy mieć 9 oczek z tymi długimi. Ich widać, gdzie one powyjmowane. No, pociągam. Raz, dwa, trzy. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Jest. Zabieramy oczka na swoją stronę. Wchodzimy prawym drutem wszystkie 9. I przerabiamy jako lewe oczko. Ciągamy. Pociągam troszeczkę. Znowu wracam tym już jednym lewym, które pozbierało mi tych 9. I przerabiam jego jeszcze raz lewe oczko. I następny będziemy
3, 4, 5 razy robimy lewe oczko. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. No zamykamy ścieżkę. To zrobimy z pół raportu. Już widać, jaki będzie u nas wzór. Teraz zaczynamy znowu. Idziemy drugą połowę raportu. Pierwsze oczko zdejmujemy. Następnie robimy narzut i dwa oczka robimy razem. Przerabiamy ich jako jedno. Dwa oczka jako jedno oczko. Dalej robimy 7 oczek lewych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7. Zrobione. Następne dwa oczka musimy odwrócić w drugą stronę, żeby przerobić ich razem i one nam odwracały się, były odwrócone w prawą stronę. Czyli odwróciłyśmy, wchodzimy w drugie i w pierwsze, przerabiamy ich razem. Jednym prawym oczkiem. Robimy narzut, dalej jedno prawe oczko, snap narzut i dwa oczka. Wchodzimy w pierwszy, potem drugi, przerabiamy jako jedno prawe oczko. Dalej mamy znowu 7 oczek lewych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, tak, znowu odwracamy dwa ostatnich oczka, przekładamy ich znowu na lewą stronę i wchodzimy w drugie, potem pierwsze, przerabiamy ich razem prawym oczkiem, robimy narzut i zamykamy ścieżkę. Odwracamy się. Tak, i tutaj znowu robimy wszystkie lewe oczka, narzuty też, nie zapominamy o narzutach, że u nas od razu po pierwszym oczku będzie narzut. I przerabiamy wszystko do końca lewe oczko. Pamiętamy, że mamy tutaj narzuty. Narzuty też przerabiamy jako lewe i one nam będą robiły te dziureczki, gdzie będziemy dalej robić długie oczko. Dochodzimy do końca. Ostatnie oczko u mnie narzut i zamykamy ścieżkę. Odwracamy. Znowu idziemy. Znaczy pierwsze oczko zabieramy. Zdejmujemy. Następne oczko przerabiamy prawe. Dalej robimy narzut i robimy dwa oczka razem jako jedno prawe. No i mamy 5 lewych oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, 5. Następne dwa oczka musimy odwrócić w inną stronę. Przekładamy ich na lewy drut i przerabiamy ich razem. Wchodzimy w drugi pierwszy.
I znowu zacznę. Bo mi bardzo się podoba, naprawdę. Ja go robię i cały czas tak zachwycona jestem. I jest. Znowu odwracamy. I będziemy przerabiać dalej. Teraz patrzcie. Mamy trzy dziureczki, tak? Raz, dwa, trzy. A musi być tam cztery. Czyli idziemy robić czwarte dziureczki. Znowu. Pierwszy wybieramy i mamy raz, dwa, trzy, całe. Raz, dwa, trzy. Ale widać, że musi być dwa oczka razem zrobione. Czyli przed tym, jak zrobić dwa oczka, nabieramy narzut i przerabiamy ich jako dwa oczka. Jeśli one poszli nam w lewą stronę. Dalej robimy jedno lewe oczko. Następne dwa oczka musimy też zrobić razem, czyli odwracamy w inną stronę, tak, zabieramy na lewy drut, wchodzimy w drugi, pierwszy, przerabiamy prawym jednym, robimy narzut i przerabiamy, chyba 7 będzie, raz, 2, 3, 4, 5, 6, tak, 7 prawych oczek, 2, 3, 4, 5, 6, 7, znowu narzut i robimy dwa oczka razem odwrócone na dole w lewo. Dalej znowu jedno lewe oczko. Tych następnych dwa oczka musimy zrobić razem, ale muszą iść nam w prawo. Czyli odwracamy ich w drugą stronę, zabieramy na lewo i przerabiamy ich jednym prawym. Dalej robimy narzut i robimy trzy prawe oczka. Raz, dwa, trzy. I zamykamy ściek. I już mamy raz, dwa, trzy, cztery dziureczki. Tutaj prawie już też skończony ten wzór. Odwracamy się. Wszystkie oczka i narzuty przerabiamy lewym oczkiem. Czyli cały ściek u nas lewe oczko.
Wszystkie do końca lewe oczko. Zamykam. Zrobione. Odwracamy się. Teraz będziemy robić te długie oczko. Czyli tutaj zabieramy pierwszy i tu u nas będzie połowa tego wzorku. Czyli ta druga połowa. Więc najpierw my musimy powyjmować oczko. Zaczynamy od najdłuższego. Wchodzimy w niego. Jak zdjęłam to pierwsze oczko, od razu robimy długie oczko. Zaraz. Mogę go złapać. Tak, oczki. Wyciągam. Zabieram jako nowego. I przerabiam prawym oczkiem. Następna dziureczka. Znowu wchodzimy, wyjmujemy. Długie. Przerabiamy jako prawe. I zabieramy. Dalej trzecią dziureczkę, już troszkę krótsza. Też przerabiamy jako prawe oczko. I następną. Robimy też już krótsze i przerabiamy prawym oczkiem. I powyjmujemy. Tak. Dalej mamy raz, dwa, trzy, cztery. Prawe, raz, dwa, trzy, cztery. I dalej znowu mamy tak trzy, no niby tutaj cztery, dorobiłyśmy tego wzorku. Dalej mamy raz, dwa, trzy, tak też wszystko tutaj prawe będzie, ale tak lepiej niby liczyć. Trzy zrobione, tak do tego wzorku już. Dalej znowu musimy tutaj wyjmować, ale najpierw musimy dojść do tej środkowej petelki, czyli do tego oczka środkowego, to przed tym oczkiem mamy cztery oczka zrobić. Zrobimy cztery. Raz prawy, dwa, trzy, cztery. Potem wchodzimy najkrótsze, czyli tutaj. Robimy długo oczkę, raz, pierwsza dziureczka. Przerobiłyśmy prawe. Potem w drugą wchodzimy. Już troszeczkę dłuższe wyjmujemy. Też przerobimy prawe. Dalej wchodzimy w trzecią dziureczkę. Już jeszcze dłuższe. Przerobimy. Tak. I najdłuższe, czwartej. Najdłuższe robimy. Też przerobimy. Wyjęłyśmy. To już połowa zrobiona, tak? Dalej przerabiamy to środkowe prawym oczkiem i od razu wchodzimy w tą najdłuższą, tu, w tą czwartą, czy jak powiedzieć, dziureczkę, tą najdłuższą robimy oczko. Robimy go prawym. Potem następną, więc troszeczkę krótszą, też prawy. Potem same sobie tam znajdzie miejsce. Krótsze jeszcze, tylko żeby nie za krótkie było i nie za długie te oczka wyjmować. I następne, ostatnie robimy też prawe. I teraz wyjęłyśmy też cztery. Dalej robimy znowu cztery prawe oczka. Raz, dwa, trzy, cztery, które nam tu zostały. Dalej mamy następne do tego rąba. Trzy. Raz prawy, dwa prawy, trzy. I tutaj musimy znowu wyjmować oczka najpierw. Czyli wyjmujemy najpierw tu raz, przerabiamy, potem drugie. A nie, stop, stop, stop. Źle mówię. Tak, ja muszę zobaczyć. Najpierw musimy przerobić te cztery oczka, czyli raz oczko, dwa, trzy.
3 i 4. O, pomyliłam się. 4 prawe przerobiłyśmy, doszliśmy do tego ostatniego. Teraz wchodzimy w to tutaj, wkroczy to, w tą dziureczkę pierwszą. Przerabiamy oczko drugi raz prawą. W następną dziureczkę wchodzimy. Robimy troszeczkę dłuższe oczko prawe. Dalej trzecią, jeszcze dłuższe. I też przerabiamy prawym oczkiem. I następna. Ostatnie, najdłuższe. I przerabiamy ten prawy. Zamykamy ścieżkę. Teraz to wygląda tak. Były u nas tutaj te kwiatki takie, tak? Połowy kwiatek, można powiedzieć. I teraz będzie tutaj. Odwracamy się. I to będzie ostatni ścieg naszego raportu. Robimy go tak. Pierwszy zdejmujemy. I tak jak robiłyśmy, czyli 5 musimy zrobić razem. 2, 3, 4, 5. Dlaczego 5? Bo jak był cały, to robiłyśmy 9. A tak jak połowa, to czy jedno środkowe na oczko i plus 4 długich, musimy przerobić ich razem 5 oczek jako lewe. Bierzemy jego jeszcze raz na lewy drut i jeszcze raz przerabiamy lewym oczkiem. Dalej robimy lewe oczko, dochodzimy znowu do tych, które powyjmowano tutaj już. To będzie zrobione raz po tym, gdzie zebrałyśmy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. 10 lat. Dalej znowu mamy prawy. Znowu te wyjęte, które wyjmowałyśmy prawym oczkiem. Czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tych 9. Zabieramy oczki na swoją stronę. Wchodzimy w tych razem 9 oczek prawym drutem i przerabiamy ich jako jedno lewe. Wyjmujemy. Czyli wszystkie 9 jako jedno lewe. Odciągamy troszeczkę. Wracamy znowu tym jednym tym oczkiem, które pozbierało i robimy go jeszcze raz lewym oczkiem. Przerabiamy. Odciągamy i dalej znowu robimy lewe oczko. Czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lewych robimy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zrobiłyśmy i zostaje nam 5 oczek, które musimy przerobić razem jako jedno oczko lewe. 5 oczek przerabiamy jako jedno lewe. Ostatnie na końcu. Znowu przerabiamy jako lewe i zamykamy ścieg. I to jest zrobiony jeden raport tego wzoru. Czyli po szerokości w oczkach to jest jeden raport. I do góry też my zrobiłyśmy jeden raport. Czyli dalej robimy, zaczynamy znowu od pierwszego ścieżku, tak jak zaczynałyśmy. Tutaj pokażę Wam na większości. Ja zrobiłam taki większy. Tu mam ja 2 raporty zrobione. Po szerokości. I 3 raporty do góry. I tak wygląda. Jest przepiękny. Naprawdę mi się bardzo podoba. Mam nadzieję, że Wam też się spodoba taki wzór. Z drugiej strony tak wygląda. Takie sobie rąby. No a ta strona jest bardzo fajna.
nadzieję, że spodobał się ten wzór, spodobało się, jak ja pokazywałam, wszystko było jasne. Zostaw like, zachęcam do subskrypcji, do oglądania innych filmików, do zapisu tego filmika, żeby go nie zgubić. No i do zobaczenia w następnym filmiku. Bardzo dziękuję, że obejrzałeś mój film. Do zobaczenia.